oczywiście, że jest to najlepsze. To naturalne, że chcemy współpracować z Wojskowym Biurem Historycznym i z panem profesorem Ceckiewiczem. To dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wielki zaszczyt i patron Wojskowego Biura Historycznego generał Kazimierz Sostkowski, sam pan profesor i zasoby Wojskowego Biura Historycznego sprawiają, że tak naprawdę zarówno w kwestii akt, dokumentów, wspólnych projektów konferencyjnych, naukowych i promocyjnych, myślę, że to są instytucje skazane na naturalną współpracę, stąd ten nasz pomysł. Jeszcze raz powiem, że to zaszczyt dla Muzeum II Wojny Światowej. Panie dyrektorze, czy pan z kolei mógłby powiedzieć, czy miał polegać współpraca, może są już jakieś konkretne projekty? My przede wszystkim jesteśmy zadowoleni dlatego, że no, dysponujemy bardzo ciekawymi zbiorami archiwalnymi, fotograficznymi, którymi chcielibyśmy się po prostu podzielić z różnymi instytucjami, które mają jakąś możliwość dysponowania właśnie również tych naszych zbiorów. My tych możliwości nie mamy. Jesteśmy w zasadzie przede wszystkim instytucją archiwalną i rozbudowujemy ten pion naukowy, ale przede wszystkim jesteśmy instytucją archiwalną. No i potrzebujemy współpracy z instytucjami, które no właśnie mają ten charakter muzealny, mogą eksponować te zbiory. To są zbiory niedoceniane ze względu na to, że przez długie lata w zasadzie był utrudniony do nich dostęp, a zapewniam Państwa, że to są zbiory unikalne dotyczące no w tym wypadku II wojny światowej. W zasadzie żołnierzy bijących się o Polskę niepodległą na wszystkich frontach, unikatowe zdjęcia, spuścizny prywatne, materiały po żołnierzach, którzy poszli w bój i po prostu zginęli. My nawet nie mamy możliwości wyeksponowania tego, pokazania tego w Rembertowie w Warszawie, a dzięki właśnie takiej współpracy jak ta, myślę, że będziemy mogli po prostu pokazać Państwu, gdańszczanom i w ogóle Polakom, i osobom, które przyjeżdżają z zagranicy, te wszystkie skarby, które posiadamy. A czy te skarby miałyby zostać przekazane w depozyt? Nie, oczywiście takiej możliwości nie ma, ale możemy oczywiście czasowo różnego typu materiały, eksponaty wypożyczać, ale no przy dzisiejszej technice możemy, na przykład jeśli chodzi o fotografię, bardzo dużo rzeczy po prostu kopiować, nawet poprawiać ich jakość i eksponować na wystawie stałej Muzeum Wojny Światowej. Czy jakiś kolejny, konkretny zbiór przychodzi panu na myśl, jeśli chodzi właśnie na przykład o fotografię bądź inne? No tak myślę, że ta nasza współczesna kultura jest taką kulturą obrazkową i to jest jakby główne narzędzie komunikowania się z osobami, które no, na tym wstępie przynajmniej interesują się historią i myślę przede wszystkim w tym kontekście o zdjęciach. Tych zdjęć mamy dziesiątki tysięcy, to jest potężny zbiór, który zresztą teraz jest porządkowany i on jest oczywiście, będzie dostępny dla pana dyrektora, dla muzeum i chętnie się tym wszystkim podzielimy. Ale mamy też tak zwane depozyty, czyli materiały po żołnierzach, którzy po prostu poszli na bitwę i zginęli. Co to i też znaczy byśmy, materiały po żołnierzach? Dokumenty czy no jak żołnierz idzie na bój, to zostawia tak zwany depozyt w worku. No to tego typu rzeczy też mamy. One nie są naszą własnością. My apelujemy, jesteśmy zobligowani do tego, żeby apelować do rodzin, do potomków, żeby ewentualnie odbierali te depozyty po tych żołnierzach, którzy zginęli czy zmarli później. No ale póki co po prostu te materiały są u nas. I też pani redaktor, może ja dopowiem, że oczywiście współpraca w tym zakresie wypożyczania czy depozytowania w Muzeum II Wojny Światowej rzeczy należących do innych instytucji jest pewnym standardem we wszystkich muzealnych placówkach i tutaj my mamy doskonałego partnera, który podzieli się też w obliczu tego, czego wymaga ta wystawa, czyli zaopiekowania, niejako podkreślenia i polskiego czynu zbrojnego i polskiego zaangażowania i doświadczenia w czasie II wojny światowej. Ja też dość symbolicznie podchodzę do tej współpracy, bo ta wystawa wymaga takiej troski i opieki, opowiedzenia całemu światu o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej. Chciałbym skorzystać z okazji i przekazać po prostu do muzeum, do zbiorów. Moją decyzją ten eksponat został wyłączony z naszych zbiorów, to jest oryginalna opaska, którą pewnie Armia Krajowa odziedziczyła z okresu międzywojennego i no, pewnie była używana, nie wiem kiedy,
nie mamy dokładnego opisu tego typu materiałów u nas używana w czasie II wojny światowej, czy w czasie powstania warszawskiego po prostu. Możemy ją zobaczyć? Jedną z tych opasek postanowiliśmy panu przekazać. Dziękuję, panie profesorze, dziękuję pięknie. Od razu pokażę. Proszę o spojrzenie. Lekko pochylić można. To wielki zaszczyt. Proszę bardziej pochylić. Czy znamy jest panowie ze spojrzenia do nas? Szczegółowo nie znam. Mamy po prostu sporo tego. Tu jest zresztą pani kierownik archiwum, może więcej na ten temat powie. Dziękuję bardzo. No i nasz patron na pamiątkę dzisiejszego. Na pewno zawiśnie w honorowym miejscu pan generał. Dziękujemy pięknie. A czy wiemy kiedy jakaś wystawa kursowa? Kiedy możemy się spodziewać do zobaczenia? Zaczynamy dopiero, więc trudno nam tutaj za pana dyrektora, bo to już my się w zasadzie wystawami nie zajmujemy, ale oczywiście chętnie się zajmiemy i wspomożemy tutaj inicjatywę pana dyrektora. Ja nie aż tak osobliwy, panie profesorze. Nie aż tak osobliwy mam podarunek, ale mam też dla pana profesora Piuro. Muzeum Wojny Światowej do podpisywania kolejnych dobrych decyzji. Państwo zapraszamy w takim razie na dół, bo tam za moment odbędzie się promocja książki. Mamy jeszcze taką prośbę, ponieważ my mamy mikrofon, który musi wyłapać wszystko. 30 sekund od każdego z panów możemy poprosić.